jarmark adwentowy w Bystrzycy Kłodzkiej, a dokładnie Bystrzycki Jarmark pod Choinką, bo też taką nazwę ta impreza ma, taką podnazwę, powiedzmy sobie, podtytuł. To jest impreza, która zainicjowana została w 2010 roku w ramach projektu Partnerstwo Miast w obszarze kultury i sportu, projektu realizowanego z programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2013. Organizowaliśmy ją po raz pierwszy z naszym partnerem czeskim, z miastem Ustki nad Orlicą. Teraz w ramach kontynuacji mieliśmy dzisiaj wystawców Czech, mieliśmy również taką ciekawostkę powiem, patrol policyjny polsko-czeski. Była policja i z Polski, i z Czech. Nie, że to jest jakaś impreza, która wymaga specjalnej ochrony. Niemniej jednak są takie dni w roku, kiedy właśnie z Czech przyjeżdżają policjanci i współpracują z naszymi policjantami, pilnując, żeby wszystko na ulicach naszych miast po prostu działo się bezpiecznie. W ramach tej imprezy są właśnie wystawcy, prezentują się tutaj wystawcy z rękodziełem artystycznym, z wypiekami, z różnego rodzaju smakołykami, takimi właśnie, które przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia, ale towarzyszą temu występy różnych zespołów, ale tematycznie związane również ze świętami Bożego Narodzenia. I taki właśnie, taki dzień dzisiaj jest tutaj w Bystrzycy Kłodzkiej po raz 5.